Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie, a przed nami maleństwo, które jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o układ DSP, czyli procesor, który się w nim znajduje. Tym maleństwem jest Nux MG30, czyli mały multi-efekt, który ma bardzo dużo do zaoferowania. Moi drodzy, przed nami urządzenie niewielkich rozmiarów. Posiada trzy switche, którymi możemy sterować tym urządzeniem, ale to nie koniec, bo tu jeżeli chodzi o switche i sterowalność, to jest to urządzenie zdecydowanie bardziej rozbudowane. Krótko o specyfikacji. Metalowa obudowa, bardzo ładnie spasowana, cieniutka, z pedałem ekspresji. Mamy tutaj na pokładzie czterocalowy wyświetlacz, aż 11 bloków do spożytkowania jak tylko chcemy. Mamy tutaj potencjometr master, mamy switch safe, mamy encoder, którym wykonujemy prawie wszystkie tutaj tematy związane z programowaniem. Mamy tutaj global oczywiście, czyli te wszystkie możliwe opcje są z zasięgu tylko jednego switcha. Mamy również obok taki panel, gdzie mamy kompresor, amp, equalizer, delay, reverb i tak dalej, czyli bezpośrednio wejście w konkretny parametr automatu, żebyśmy nie musieli tam klikać tym encoderem. Moi drodzy, te trzy switche niezależne pozwalają nam sterować looperem, tunerem oraz aparatem perkusyjnym oraz ogólnie przełączaniem presetów. Możemy tutaj zaprogramować sobie to jak chcemy, lecz Nux dodał nam coś jeszcze w zestawie, dodał nam taki switch i on jest w opakowaniu razem z urządzeniem. Dzięki niemu możemy rozbudować urządzenie właśnie o dwa dodatkowe switche, wykorzystując gniazdo na Expression 1, ono się tak to nazywa, czyli możemy podpiąć albo pedał ekspresji, albo właśnie ten switch, który został nam dodany w prezencie. To jest bardzo fajna opcja. Dodatkowo urządzenie posiada outputy lewy, prawy, lewy monofoniczny. Mamy tutaj wejście na pętlę efektów, jeżeli byśmy chcieli, bo możemy sobie tutaj zewnętrzne urządzenia podłączyć. Możemy też zadziałać metodą czterech kabli na tym urządzeniu, więc świetnie będzie współgrał ze wzmacniaczami lampowymi, czy tranzystorowymi, czy cyfrowymi, jak tylko chcemy. Mamy gniazdko aux-in, gdzie możemy w ten mini jack wpiąć sobie jakieś zewnętrzne urządzenie. Mamy wejście słuchawkowe USB, dzięki któremu to urządzenie staje się interfejsem 32-bitowym. Moi drodzy, bardzo niska latencja, około 2 milisekund, to jest w ogóle już nieodczuwalne zupełnie. Możemy rampować przez to urządzenie, no jest naprawdę, naprawdę dobrze. Może nie ma 1000 wzmacniaczy, ponieważ tu jest 25 wzmacniaczy gitarowych. Ja przypuszczam, że one będą update'owane i upgrade'owane co jakiś czas. Mamy tutaj kilka wzmacniaczy basowych, 8 kolumn basowych do tego. Mamy trzy symulacje gitary akustycznej z 8 różnymi mikrofonami. Mamy możliwość ładowania IR-ów w samplingu 1024, czyli 1024. To jest w zupełności wystarczające. Tutaj mamy aż 25 i to naprawdę zawodowych, od Messy przez Friedmany. Także wszystko, co chcemy, tutaj znajdziemy i wszystko to brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Ja zagram kilka dźwięków na po kolei, jak lecą presety, żebyście usłyszeli, jak to brzmi już z samych presetów ustawionych tutaj, że jest olbrzymi potencjał do własnych działań. No i tyle w temacie. Jeżeli szukacie małego efektu, który naprawdę nie zrujnuje waszego budżetu, bo przedział finansowy za to urządzenie jest naprawdę niewielki, jak na możliwości, które nam daje, i tą jakość, jak jest ten produkt zrobiony, to nie ma się tu za bardzo co zastanawiać przy tej kwocie właśnie za to urządzenie. Zapraszam Was serdecznie do sklepu przy Gdańskiej, wpadajcie tutaj do Guitar Center w Łodzi, jeżeli jesteście w pobliżu, jeżeli nie, to zróbcie sobie wycieczkę, bo warto tutaj wpaść. A dla tych, którzy są niestety niemobilni albo lubią robić zakupy przez internet, wchodźcie na guitarcenter.pl, subskrybujcie nasz kanał. Ja się z Wami żegnam. Posłuchajmy, jak brzmi to urządzonko. Cześć!
We'll be right back.